Siemano, witam was. Kolejny odcinek z gry Plague Tale Innocent. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić lajka na dobry początek, a przede wszystkim, nawet jeżeli nie oglądacie tej serii, to i tak zostawić odcinek w tle, żeby on sobie tam przeleciał cały. Mega to pomaga twórcy. No i dzięki każdej osobie, która zostawi to w tle. No i właściwie widzowie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o początek. W poprzednim odcinku dorwaliśmy tą księgę. Dzięki której, mam nadzieję, wyleczymy naszego brata, albo przynajmniej dowiemy się kilku ciekawostek na temat naszego brata i o co chodzi z tą całą klątwą. Pozbierajmy tutaj wszystkie składniki, które możemy pozbierać, i udajmy się w głąb naszej bazy. Jaką mamy misję? Właśnie nie do końca wiem, jaką mamy misję, ale jakąś mamy. O, w końcu mogę upolować kruka. Zdecydowanie to jest misja, którą chciałbym wykonać. Jo! No jak? Chuju! Niezły holo, nie? Gra przewidziała, że będę celował w kruka. Nie dała mi niestety możliwości. Trudno, to naszego zioma pierdolniemy. Da radę? Kurczę, nie da rady. No dobra. No to co, wariacie? Co mi chciałeś pokazać? Coś chciałeś pokazać? Chyba, tak mi się wydaje. Przeszukaj korytarz. Almost painless. Come on, let's go. Whoa. Roderick. No, what? When you enter a place that has been abandoned for a very long time, there's something in the air. A to prawda, no? No, the stones. It's like interrupting a conversation. This is the first time I've seen. Ten zapach taki. That looks dangerous. Let's avoid it for now. Another door. Dobra, co ty pierdolisz, wchodzę tam. A, nie mogę nawet. No to otwieraj z bara. Widzę już tego. No właśnie, workshop. Zdecydowanie chciałbym tu poulepszać jakieś rzeczy. Torba z amunicją, a niechaj będzie. Możemy to ulepszyć aktualnie, to czemu by nie. Będziemy mogli troszeczkę więcej amunicji trzymać przy sobie. Po 14 każdego rodzaju. Więc wytwórzmy tyle, ile możemy aktualnie. Za dużo nie możemy, na pewno nie po 14, ale wytwórzmy tyle, ile się da. No i tyle. Pakujemy się. Gdzie pobiegł Roderick? Gdzie jest Roderick? A, na dole, dobra. Drabinką zszedł? Chyba tak, to my też wejdziemy za nim. No i generalnie to jest ten dziedziniec, który w poprzednich odcinkach mieliśmy okazję już wyczyścić ze szczurów. Jak widać, chyba za dużo tutaj tych szczurów teraz nie ma. Chyba, że są tutaj nadal. Czy już zdechły wszystkie? O kurwa, ty, co tu się wydarzyło? Wcześniej to nie było takie głębokie. Coś mi tu nie gra, nie? One... One pewnie gdzieś tutaj czyhają na nas. O! It's Hugo. Oh no, I'm coming. Need me? I'll call you. Come on. Dołącz do Lukasa. No dobra, chyba kolejne stadium zarazy naszego brata. Tak mi się wydaje. Jo, coś takiego. Miejmy nadzieję, że tutaj Lukas działa cuda za pomocą księgi. But it's going to take too long. I need a proper laboratory. Like Laurentius had? No, no. One with better equipment. Well, perhaps my mother, at my home. She must have had some equipment there. You're right. It's worth a try. Amicia, Lukas! To co, będziemy podróżować teraz do domu naszego? Ale leniwi. Twórcy gry. Nie chciałem się tworzyć nowej lokalizacji, więc teraz wracamy do domu i będziemy robić to samo co poprzednio, tylko w domu. Melly! O! Found him. More dead than alive. But yes. Amicia, we came because, well, yes. Arthur, you tell her. After our little adventure with your heretic burning friends, I ended up in an Inquisition cell. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worse for wear. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so they threatened her. And I heard her name. Nasza matka.
Beatrice Storrow. Mother is alive. She's alive. You managed to get out. Czyli to ona zabiła tamtego strażnika. Forget it. I was nothing. A nie odwrotnie. She's too important to the Grand Inquisitor. Questions her a lot. They torture her? Hugo mustn't know anything of this. Even that she's alive? It might help him. And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing, all right? Oh no! Hugo! Hugo! The next threshold, it's coming. We have to go at once to my home. Now, Hugo. We'll stay here with him. It will be all right, my little brother. Plot twist. I swear. Uwaga. This time we will heal you. A co jeżeli wszyscy są chorzy, on jest zdrowy? And some potions, and then we'll leave. Wszyscy umierają, on przeżywa. Może ty, a może w sumie, jeżeli to on jest tą przyczyną tej zarazy, to może nauczy się kontrolować szczury ostatecznie. Byłaby to całkiem solidna broń w naszych rękach. We're here. Amicia, you're going to be all right? Yes. It's just strange to be back. Let's go. Czyli oni przetrzymują naszą matkę w tym domu, tak? So soon. We find the potions and we leave. We might even get home before sunrise. Fine by me. We can't cross there. That bridge was at least a century old. Everything looks completely destroyed. It's the end of the old world. If that's true, how come you're so calm? Look, the standard of the Inquisition. Are they still there? Let's be careful. No pewnie są, tak? Tylko... Don't fall. Pewnie razem z naszą matką. Ale są też niestety, kurwa mać, szczury. Who is that? Look out, Lucas! What the... What's the matter with them? I don't know, but I don't like it. Let's get out of here. They're not even paying attention to us. Tam coś jest pewnie ciekawego. Oj, zdecydowanie tak. Chciałbym przyciągnąć je do jednego miejsca, najlepiej obok. I zobaczyć, co tu się odpi... A, nie jestem w stanie, oni tu mają jakieś porządne siedlisko. No dobra, no nie damy rady tam chyba, nie? Czy damy rady? Czy Ignifer sobie poradzi z tym zadaniem? Też nie. No to wydaje mi się, że już nie mam odpowiedniej broni, żeby ja w jakimś jednym miejscu skupić. Pozbierajmy tylko te Episangius, co przyciąga szczury. No pewnie jest jakiś powód. Podoba mi się, że młody tutaj rozkminia, co tu się odpieprza. A jak troglodyta biegnę dalej i mam wysrane. To jest... Oj! A faktycznie ich całkiem dużo. I see. This must be one of the first places they came from. But it doesn't explain their behavior. Czyli to u nas, w naszym rodzinnym domu zaczęła się ta cała zaraza? Nie, no niemożliwe chyba. A może możliwe w sumie? Kurczę, nie wiem, na razie. Idźmy przed siebie przede wszystkim. I ogarniajmy cały ten świat, co tu się odpieprza. Nie są tu mile widziane. Kurczę, ja bym się chciał tam dostać, ty. Jak ja mam przejść na drugą stronę? Ej! Jak mam tu jakieś przeskoczyć, to nie jestem w stanie. I zejść też nie jestem w stanie. A, rozumiem, co tu trzeba wykonać. Tak? Dobrze myślę? O, jak najbardziej. This is my home. Do you hear me? My home. Dobra, i teraz chyba wycofka. I mamy całe nasze przejście tutaj wolne od szkodników. Co się w ogóle stało z tym wozem? Wpadł do wody? A żebym kurczę poszedł i zobaczył. Czy jakoś ładnie to zrobili. Tylko żeby mi te szczury z powrotem do niej wróciły na miejsce. Byłby przypał. Jo! Fajnie to wygląda, okej. Okay. Idziemy dalej, zadbali o to. O taki szczegół. A to dość ważne, to całe te wszystkie szczegóły w grze komputerowej praktycznie budują świat. Nieważne, czy jest grafika 2D czy 3D.
jednak takie szczególiki jak zostawianie śladów, jak się biegnie, buta na śniegu, dodaje całej żywotności całemu światu. No widzę, no, że drzwi. I co z tego, że są drzwi, jak ja ich nie mogę otworzyć? Chyba nie. Okej. You must have used it to get the troops through. Good idea. I'll have a clear shot. You can go back down. Tell me when you're ready. Okej. Okay. A, że ty mi wyczyścisz całą tą drogę. Dobra, dobra, kumam, kumam. Dawaj, dawaj. Here we go. You can move. No. Tylko wariacie. No właśnie. Proszę tutaj równiutko, w innym wypadku będzie kwaśno. Aj, teraz ja biorę ten lampion, dobra. I go przesuwam na lewą stronę, żeby Lukas mógł przejść, ale przy okazji zrobimy mu może prantka. No dawaj, dawaj. A, ja mu i tak to muszę otworzyć. No i po pranku. A czemu one się boją światła, ty? W sumie jak... Ty, no nie mów mi, że ja to muszę otworzyć kamieniem, jak ja nie mam kamienia przy sobie, ej. Proszę, powiedz, że to zadziała. No skurwa, ty. Wariacie, ja nie mam kamienia przy sobie, ty, jest... No ale jak mam, jak nie mam kamienia, ty, jest problem, chłopie. Tutaj też nie leży żaden kamień przypadkiem? Leżą kamienie, dobra, damy sobie radę jakoś. Bo jesteśmy w stanie to tak obrócić, żebym ja się do tamtego miejsca udał. Dobrze, że są jakieś kamienie, twórcy gry pomyśleli o takich dzbanuchach jak ja. Jo, plus 3. Dobra, i to sobie przesuwamy na lewo. I myślę, że powinno być całkiem gitówens. Damy radę rzucić stąd kamień? Oj, zdecydowanie. I teraz prank, prank. S? Kurczę, nie zaatakował go? Nie zdążyły. Co, nie jesteśmy sami? A tam ktoś jest faktycznie. Siema. Help me. The rats. You, tell me, how many of you are there? Oh, it hurts. I don't want to die. Not like this. Like this? You executed my family. You deserve a painful death. Please, have mercy. Don't you ever use that word. I'm not going to get anything useful out of him. No, dobra, no wywalone, nie? Idziemy przed siebie. Nie chcę go dobijać, bo nie chcę marnować kamienia przede wszystkim. Idziemy tutaj. Tu jest jakiś w ogóle cały powóz. O kurwa. Kolejny ziomo. A ma brodę zajebistą. Chłop, jaki fryz. A mogę go zabić? Mogę, ale nie chcę marnować kamieni. Dobra, zwabmy je może... Tutaj byłoby najrozsądniej chyba. Cyk, i przydostaniemy się do tego małego obozu, który się tutaj znajduje. Miejmy nadzieję, że znajdziemy tutaj kamienie, bo niestety narzekam na ich spory brak. Wódeczka, saletra, to są rzeczy, które zazwyczaj mam przy sobie. I to w całkiem sporych ilościach. Mamy też warsztat, natomiast w tym warsztacie nie mamy za bardzo co ulepszyć, więc idźmy chyba dalej. Jeszcze raz musimy tutaj przyciągnąć na drugą stronę. Pyk. Dobra. I myślę, że się pakujemy przez drzwi. Dobra, dawaj, dawaj. O kurczę. I od się kręca. Ty, przypomnę wam, że ja tam mówiłem, że tego. Mówiłem, że tego, że twórcom gry się nie chciało otworzyć nowej lokalizacji, ale chyba bardzo się chciało. Jednak cała modyfikacja tej lokalizacji pewnie sporo ich kosztowała. To jest w ogóle jakiś okrąg koło tego ciała, tego ziomka, i to jest chyba nasz ojciec, prawda? Tak mi się wydaje, no. Ale to, że on nie żyje, to już wiedzieliśmy wcześniej. Tornado. Co jest? Bruch? O nie, Elisa! Lukas! Nie mam
Wystrzel ignifer w skupisko. Dobra, dobra, już, już, spokojnie, ty. No ale to co ja mam jest za każdym razem zabijać? Ej! Czekaj, muszę mieć więcej igniferów, muszę mieć więcej igniferów. Chłopie, one śmigło i tornado robią, Co jest? Dawaj, dawaj, no idziemy do przodu. Dobra, pyk, o kurwa, umarliśmy, nie? No i chuj. Nie zauważyłem zagrożenia z bliska. A to twój przyjaciel zawsze może ci wbić nóż w plecy. Trzeba o tym pamiętać, żeby jednak skupiać się na najbliższym zagrożeniu. Pyk, rozwalony. Ale słuchaj, no idziesz ze mną przy głupie, czy nie? Albo do przodu po prostu idź, no. Co ty robić? Ja mogę niszczyć te śmiga, ale mi się zaraz amunicja skończy. No i ruszysz dupę. Chłopie, szczury co śmigła robią, nie? Dobra, tu niszczymy, pyk, damy radę, cyk. Gdzie jest kolejne? Nie ma kolejnego śmiga. No i drzesz. Oczywiście, że nie. O, no w końcu, bo ty stoisz jak cymbał. Tak, idziemy. Dobra, tu se podpalimy. A nie, tu możemy to postawić. Tylko co mi to da? Co to jest, jakaś wyrzutnia? Nie wiem. Chyba nic mi za bardzo to w sumie nie da. Co mi da, że ja to tu postawię? Nic w sumie. Będę mógł tu wskoczyć? No nie jestem w stanie tu wskoczyć. Bierzemy to pochodnie, idziemy dalej. To pewnie bejcik dla frajerów. Możemy iść w sumie do naszego ojca. On gdzieś tutaj był, ale chyba za dużo tam z naszego ojca nie zostało. Jo, co tu mógł zrobić? Spokojnie, co ty gadasz? No właśnie pochowały go, zabrały go w podziemie, nie? Jest to jakiegoś rodzaju pochówek. W ogóle to jest jedno z ciał, które nie zjadły te szczury, także muszą mieć jakiś respekt, man. Ale wielka czacha, swoją drogą. No właśnie. Coś tu się dzieje z tymi szczurami, że one nie zabijają tych ziomków. Może to był służący jakiś kuzyn na przykład, albo coś takiego. Miał naszą krew. Tak bym strzelał, tak samo jak naszego ojca nie zabiły te szczury. Strasznie dużo tu ciał i kości, szczerze mówiąc nie sądzę, że my mieliśmy... Szczerze mówiąc nie sądzę, że my mieliśmy tyle służącej, żeby tyle kości tutaj było. Ale to mogą być w sumie kości tych ziomków, co tu przyszli, tych strażników i tak dalej. Tej całej inkwizycji. Dobra, idziemy dalej. Przed siebie, miejmy nadzieję, że nam pochodnia nie zgasi. Z drogi śledzie. Do kąta. O kurde, no i teraz jest problem, bo ja to muszę w sumie zostawić pochodnie. Pakuj się na górę. Ale może być ciężko. Na szczęście tutaj nas szczury nie dorwą. I co? Nie już takie cwane, co? Chociaż mogłyby zrobić śmigło i wtedy byśmy mieli delikatnie przesrane. Wszystkie się zbierałem. Dobra, co tu mamy do podniesienia? Nic na szczęście. W kierunku pokoju naszego brata. My chcemy się też nam udać? Tak mi się wydaje, że my też w tamtym kierunku zmierzamy, także razem się spotkamy. Dobra, pozbierajmy tutaj wszystkie rzeczy, jak najbardziej. Materiały, skóry, jakieś takie rzeczy są przydatne. Chcemy sobie poulepszać nasz ekwipunek, zdecydowanie tak. Niestety zarówno materiały, jak i skóry potrzebujemy do wytworzenia somnum oraz luminosy. No i dużo też skór i materiałów na to marnuje, także trzeba ostrożnie bardzo i oszczędnie z tym. A tutaj pusto.
kompletnie jakby ominęły ten pokój. Pewnie przez to, co się znajduje właśnie w tych naczyniach. Everything's like it was before. No, that's not it. Neither's this. No, Lucas. Or this. Why hasn't his room been touched? No, it's not here. Still no luck? No, these are normal standard potions. Your mother must have been working on a more complex elixir. There has to be something else, another place, another room. Not that I you know can't of. Just make an opus magnum like that. She must have a laboratory somewhere. I don't know. I don't see where. Laurentius, he built his laboratory away from prying eyes. So your mother must have also. She told me nothing. I never but saw her. But that's it. Isn't there a place where she didn't want you to go? I don't know. Some well, place she protected. The old Roman ruins. She didn't want me to go there. The Roman ruins. Yes, definitely an idea from an alchemist. Exactly where are they? The garden. Let's go. Do ogrodu? No dobra, tylko pozbierajmy tutaj wszystko, co możemy pozbierać. Konik na biegunach? W ogóle... Nie, to jest jakiś samochodzik bardziej niż koń na biegunach. Taki, wiecie, to się buja, nie? To się chyba tak nazywa, koń na biegunach. Nie wiem, w sumie. Ale też takie coś miałem, jak byłem mały, chyba każdy miał. Tak mi się wydaje. Nie wiem, do czego to służyło i tak, jak miałeś 6 lat, to chyba była super zabawa, jak się tak bujałeś prawo, lewo, tak mi się wydaje. Zresztą nadal jest. Uwielbiam. O kurwa, poczekaj, kamerę ustawię dobrze. Śmigło. Oj nie, ja ich nie tym rzucam. Stop. Ignifer, zdecydowanie tak. Na szczęście mam dużo czasu. I też fajne jest to, że się muzyczka zmienia. Tam gościu na skrzypcach, na dupca. Także mam zawsze czas na to, żeby... O. Żeby tutaj... O kurwa. Dobra, mam czas, żeby tutaj zareagować. No dobra, no idziemy, no co? Dobrze idziemy? Chyba dobrze, zajebiście. Jest chyba tak zwana gituwa. Idziesz? Idziesz, czyli raczej jest to dobre miejsce. Chłopie, ty się otrząśnij, jesteś mężczyzną. Co prawda masz 10 lat, ale chuj to. Pewnie każdy by spanikował w sumie w takiej sytuacji. Ja siedzę przy kąpie i tak sram gacie. No dobra, no to chodźmy tam. Damy radę, no jak tutaj nawet się dostaliśmy, no to czemu nie tam? Pięciornik. Pierwszy raz takie coś widzę. Czy mogę o nim przeczytać? Mogę. Pewnie mi wytłumaczą, co mogę z niego wytworzyć. Roślina zawdzięcza swoją nazwę liczbie płatków. Jest ich 5. Czyli tyle, ile palców u dłoni. Tak? Faktycznie. Jeśli chodzi o zastosowanie lekarstwa, lekarski pięciornika używano od czasów starożytnych w formie pasty albo dekoktu. Tu w celu przeciwdziałania problemów układu pokarmowego, obniżenia gorączki i powstrzymywania krwawienia. Pięciokrotnik jest także ważnym symbolem w heraldyce, zdobiąc herby wielkich rodów z północno-zachodniej Francji. No dobra. Mnie bardziej interesuje te IPA, no to coś, co przyciąga szczury. To zdecydowanie jest lepsze. No i my chyba te szczury musimy gdzieś przyciągnąć, tak mi się wydaje. Albo będziemy lecieć tam. Jaki jest plan, do końca jeszcze nie wiem. Chyba przez ten ogród raczej nie chcemy się udawać. Tutaj widzę, jest piękne miejsce na to, żeby tutaj zrobić małe ognisko. Także chyba lecimy przed siebie tędy, co? Tak mi się wydaje. Pyk, tutaj, cyk. Dawaj, nie ma co się opierdalać. Biegniesz za mną, czy muszę ci ratować dupę? Gdzie ty kurwa jesteś? Ty, gdzie jest ten ziomo? Dobra, kij w niego. Mam nadzieję, że da radę sobie. Ty, on nie biegnie w ogóle ze mną. Co jest grane? Dobra, mam nadzieję, że się zrespi i nie będę musiał go zaraz rotować. Dobra. Pozbieramy, co tutaj możemy pozbierać. Pyk. Dobra, mamy to. Tutaj już jesteśmy w miarę bezpieczni. Nie jestem w stanie tego popchać. Jakoś chyba byłem, ale... Ale teraz nie jestem. Czemu nie jestem w stanie tego popchnąć? No nie wiem, że mi ziomo umarł, nie?
O kurwa, możesz przejść? Tak, możesz przejść. Ja go miałem zawołać chyba. Ty wariacie, to ty nie dasz rady przecież. No gdzie ty kurwa jesteś? Jocie, ale śledzi, nie? Dobra, no musimy biec przed się... No nie, no i dupa. No ale jak on został z tyłu 30 metrów dalej, ty chłopie, to ja mam ci mówić, że prawa, lewa, prawa, lewa. Kurwa, chodź ze mną, a nie. A, jesteśmy na miejscu, mam tu save'a. Kid. You saw what happened earlier. You think they're just going to let us pass like that? Come on, Lucas, let's go. We'll be. O co chodzi? Nie rozumiem, dlaczego on pchamy z... koło niego idziemy. A, że ja muszę uważać na to, że on, żeby tutaj zaraz tornado będzie. Mi się wydaje. Czekaj, stanę przed nim i wytworzymy sobie te kilka tych igniferów. Dobra. O, on mnie popycha w ogóle. No i miodzio. Tak, to mogę grać, nie? Dobra. Oj, zdecydowanie. Kilka igniferków, cyk. Gdzie teraz? Dobra, widzę. Pyk. Ty, kolejne tornado. Kurwa, gdzie jest? Dobra, widzę. Myślałem, że tutaj po lewo się tworzy. Na razie jest bezpiecznie w miarę. Na szczęście te tornada nie tworzą się bezpośrednio przy nas, także mam chwilę czasu na to, żeby zareagować. Jest ok. Tak. Ta panika nie pomoże w takich sytuacjach. Gdzie? Nie widzę. Dobra, pyk. Jeszcze trzeba uważać też na plecki, żeby nie było. Zaraz czegoś, jakieś niespodzianeczki. Wydaje mi się, że 3 trzęsienia było i tylko 2 śmigła. Tornada. Tylko trochę mi coś tu śmierdzi. Patrzę też na plecy. Wygląda na to, że jest gituwa. Nawet żeby ci trochę ciężej było. O kurde. Skupiłem się na tym, co oni rozmawiają. Myślę, że nie do końca chciał powiedzieć to co my dokończyliśmy. Chyba miał coś innego na myśli. Dziękuję, Lucas. Widzisz? You're pretty tough. Yes, but I don't think I'll ever walk again. O, to ja po 10 godzinach pracy. Pierwszy dzień. Let's go. No dobra, pakujemy się dalej. Poszukaj lekarstwa. Mieliśmy się, no właśnie, musimy znaleźć laboratorium i zapakować się do tego miejsca. Gdzie właśnie nasza matka przyrządzała jakieś specyficzne mikstury. O tych miksturach pewnie dowiemy się więcej w przyszłości. Wytwórzmy sobie amunicji całkiem sporo, tyle i właściwie możemy. I zobaczmy, kim jest na przykład ten ziomo. Tak. Arthur said she is still alive, didn't he? Yes. But this is poor Lambert. He must have taken the hit instead of her. She is still alive, but they... I know. Think of your brother. We have to carry on. To on nie żyje, jakie to ma znaczenie. Gdzie idziemy? Bo on tak stanął dziwnie. Czy my chcemy przez te drzwi przejść? Nie, nie chcemy. My chcemy iść chyba na lewą stronę. Czy tam prawą. Lewa, prawa. Przed siebie lecimy, tam gdzie otwarte po prostu. Raczej tutaj nie stajemy przed wyborami, w którą stronę powinniśmy iść. Dobra,
We're going to need your memories from back then. My mother wanted me to come down here. She said it was dangerous. Dangerous for her, I bet. You never found anything? No. And I was really good at searching. There are two of us this time. And you're not a child anymore. We'll find it. Dobra, widzę, to jest do przesunięcia. Tylko pytanie brzmi, gdzie na razie? Poczekaj, bo ja nie mam zielonego pojęcia, co my chcemy tak naprawdę zrobić z tym. Wskoczyć na górę raczej nie chcemy. Popchać to gdzie? Po co? Gdzie my kurwa chcemy iść w sumie? Na górę? No nie, raczej. Musimy tutaj znaleźć jakieś przejście chyba. Tutaj coś mamy. Lucas, look, it looks like the bite. A Roman fresco. It looks like Justinian's plague. Laurentius told me about it. A real massacre. Worse than now? Hard to tell. It was back in the 6th century. Lucas, these baths were built by a Roman governor in the 6th century. This fresco isn't here by chance. Neither are we. No to umiesz otworzyć? Czy nie umiesz otworzyć? Może ja powinienem to otworzyć, na przykład igniferem, czy nie za bardzo? Czy spalę cały ten fresk, czy co to tam jest? Chyba to jest w ogóle pomalowane na ścianie, także myślę, że raczej nic to nie da. Teraz rozumiem, co my chcemy zrobić. Dostać się na prawą stronę. Czyli musimy to przesunąć. Dawaj, dawaj. O kurwa, ty! Oj, oj! Okej, dobra, dobra, rozumiem, rozumiem. Ja myślałem, że my jesteśmy w świetle, ale w świetle chyba kurwa byliśmy księżyca. Albo w świetle 20 IQ, które prowadzą mnie przez tą grę. Słuchaj, pyk! I pchaj to dalej. Nie denerwuj. Pchaj, 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 szybko. Kurwa. Trzeba speeda, wariacie. Dawaj, dawaj, jeszcze raz. Pyk. Drugie przyciąganko i lecimy do przodu, nie? Was też tutaj, cyk. Dobra. No jak, przyciągłem je, Idziesz? No oczywiście, że nie idzie, bo to jest taki dzbanów. I o, cię kręca, no nie, no. Chyba sobie kpisz ze mnie, nie? No chodź, kurwa, bo już nie mam tych. A mam Odoris. No chodź. Dalej. No chodź, proszę cię, Lukas. Nieźle, ja tu nie mogę rzucać nawet tego, cyk. Proszę, pójdziesz czy kurwa nie pójdziesz? Niezły kolo, jak nie jesteś w stanie, jak jesteś kurwa? Niezłe wymówki tylko. Dobra, już? Aha. Nie no, chłopak z 20 IQ, nie ten Lukas jednak. Ty, a my mu powiedzieliśmy zadanie stworzenia mega ważnego eliksiru. A chłop stoi, nie mogę tam dotrzeć, nie mogę tam dotrzeć. Nie no, on coś fejkuje z tym alchemią, mi się wydaje, nie? On robi alchemię, to miał kurwa w trzeciej podstawowej, mi się wydaje. Nie, to jest wariacie, ty jesteś jakiś niepoważny. Ty jesteś niepoważny, nie? Wracaj do szkoły, kurwa. Wracaj do szkoły, mózg nie został rozwinięty jeszcze prawidłowo. Jeszcze jest na etapie rozwijania mózgu. Nie no, kto tworzył te NPC-te w tej grze? No i Zentera przypierdolił. Dobra, pchaj to. No pchaj. Lukas. Nie jest of course, tylko pchaj. Dobra. Nienawidzę tej postaci, nie? Nienawidzę. To jest drugi gore, nie? Nie wiem. W gore zawsze w Gothicu robi dokładnie to samo. I jedynce i dwójce. Jedyne co robił, to się zacinał. I nie dało się z nim nic, kurwa, iść. Lukas, widzę to samo. Ja też jestem dobry w rzucanie, nie? Ale żartów, bo jeżeli chodzi o celowanie w grze, to ciężko. Jeszcze raz, trzeba to zrobić. Poczekaj, zróbmy to... Tak, zgaśmy tu światło, bo Lukas jest z banuchem. Rzućmy tamto Odoris. Pyk i pchaj ten pieprzony wózek. Bo zaraz będziesz, chłopie, na wózku to jeździł. Pchaj to. Kituwa. I jeszcze raz rzucamy to Odoris. Gdy zauważyłem, że... Tym bardziej zdenerwowany jestem, tym lepiej mi wychodzą punchline'y. I biegnij za mną. No i miodzio. So this is the sudatorium. The Romans came here to sweat. With the steam. Yes. It was... Oh look! The sculptures! What? Alchemical animals.
Putrefaction, purification, amalgamation, and sublimation. The symbol in the basin represents putrefaction as well. These symbols used to fascinate me. There are more in the other two basins. Three symbols, four sculptures. There's a fire under that one. So we can probably light the others too. There must be a way to get to them. Co? Chłop takie mądre rzeczy gada i nie umie przejść przez tego. Przez chłopie trzy szczurki, nie? Dobra. Dobra, i mamy jakieś symbole, jest to pewnie tak zwana zagadka. Oj, popis umiejętności przede mną widzę. Będzie, umysłowych. Garnuch. She's an alchemist? Exactly. Alchemy has often been compared to impregnation, and the crucible or kiln to the uterus. Or maybe she's just a pregnant alchemist. Not just. This temple is your mother's. And it's not just a coincidence that this is a woman. It's an important place. You're probably right. There, near the symbol. The slabs have caved in. I think I can get past. I'll go down. Stay here. All right. O kurde. Nie zauważyłem tego wcześniej. No dobra. To ty tam zostań. Bardzo dobrze, że tam kurwa zostajesz. Bo jesteś... Bo jesteś tragiczny, jeżeli chodzi o robienie czegokolwiek. No i my chcemy tutaj porozpalać chyba tego, nie? Ognie właśnie pod tym, tak mi się wydaje. Tylko nie wiem, czy mi ten badel wystarczy, kurwa. Ale ty, ślepy zaułek. Nie wiem, czy damy radę, tak na jednym tym, na jednym badylu, średnio, cofam, bo to nie mam po co ryzykować, zaraz mi wczyta grę i znowu będziemy musieli z Lukasem 15 metrów przechodzić i przez 15 minut będziemy te 15 metrów przechodzić. Dobra, w takim razie w prawo, tego, wego, tutaj co się dzieje, spacja, dawaj, no idę przecież, kurwa, ale ty, jest problem, nie, umarłem, zajebiście, S? Dobra. Jeszcze jeden symbol, jasna sprawa. Przed siebie, w prawo. Dupa nie w prawo, ale możemy tu coś podnieść. To też dury. No niech będzie. Materiał. Czyli w lewo w takim razie. Mogę wziąć od razu badyla, czy muszę czekać oczywiście jak się spali. A mogę. Dobra. Pyk. I lecimy. Tak na styk ostatnio wystarczyło. Miejmy nadzieję, że teraz. Wystarczy. To jest. Czekaj, bo to, ty, coś mi tu nie gra, kurwa. Czy ja się muszę cofać? A, tam jest przejście, dobra, jeszcze raz. Zezbaniłem, jednak są trzy przejścia. Szkoda, że nie mogę biec, jak mamy tego bedyla podpalonego. Ułatwiłoby to trochę rozgrywkę. Proszę, żebym nie zginął przez to, że się na 5 milisekund zbagowałem w ścianie, nie? Nie, gdzie ja kurwa jestem? Z powrotem jestem, ty. Ty, Lukas, podpowiedź jakaś, gdzie mam iść. Prawo, lewo, jak chłopie, nawigacja. Krzysztof Hosit. No prowadź, bo ja nie wiem, czy ja z dobrą stronę w ogóle idę. No chujowo, no to było przecież zamknięte. Nie, co? A, dobra, wydaje mi się, że w głąb mam. Nie, bez sensu. A tam co jest niby? Nie wiem, sprawdźmy to w sumie, co mamy do stracenia. Ale wydaje mi się, że chuj, nie tam. Ale zaraz się okaże, że właśnie to pewnie tam. Nie no, ja to gdzieś idę jak kompletny dzbanów, nie? Chociaż tu jest coś do przeskoczenia jeszcze. No możemy spróbować, ale coś mi tu się wydaje, że jestem w złym miejscu. To by trzeba było wejść na górę i spojrzeć przede wszystkim, zanim się coś wykona. A nie jak zbliżę. Ta! O! Jesteśmy! Pik! Dobra. O! Teraz mogę wracać! No to niezły kolo. Dobrze kurwa idę, źle idę, ty! Już się 15 razy zgubiłem, to jakiś labirynt jest. A teraz mi się przypomniał taki film, co był. O labiryncie i II wojnie światowej. Zajebisty w ogóle de facto. Dobra, ja idę jak kompletny dzbanuch, nie? Kurwa.
Dobra. Pokręcimy się prawo, lewo i w końcu musimy znaleźć przejście. No nie ma takiej opcji. Wydaje mi się, że możliwe, że przejście jest... Nie, no tu byłem, no tu... A czekaj. Nie, no tu byliśmy. To jest pierwszy symbol chyba, do którego w ogóle dotarliśmy. Czyli gdzieś tutaj musi być wyjście. Ono nie będzie takim standardowym wyjściem, raczej takim wyjściem... No mało standardowym właśnie. Idźmy. Proszę tylko, żeby mnie szczurasy nie zjadły, będzie przypał. Bo to było takie wejście do góry, nie? Jakieś dziwne. Ten w prawo? Nie pamiętam, czy to było przy ścianie. A, tutaj, mamy to. I tu wejść. Trzeba łabędź i wąż. A tu rękę można włożyć. To wygląda jak Glory Hall. Nigdy nie wiadomo, co znajdziesz, chłopie. Ty, ale to nie mogliśmy w każde po prostu włożyć łapy? Pewnie mogliśmy. Ale w sumie mogłoby nam... Aha, no to nieważne. Pewnie inne jakby te rzeźby zawierały pułapki, tak mi się wydaje. Jakbyśmy włożyli gdzieś indziej ręce, to byśmy umarli. Dobra, rozświetlaj to, bo to faktycznie kurwa nic nie widać, wariacie. These notes are handwritten by a mother. Tried a new transformation, but the elixir is incomplete. The torture the carrier disappears, leaving my son in the darkness of the macula. She was on the right track, Amicia. What we're looking for is definitely here somewhere. But where? What does it look like? Over there. It looks like there's some... another fresco. A child in the arms of its mother. But these marks on its torso, Lucas. Prima macula. But this fresco is at least 8 centuries old. And yet this has happened before. But how many times? Who knows? Sanguinis itinera, the voyages of the blood. The macula travels through history. It's already changed the world and will do so again. This box has a phoenix on it. The symbol of the great alchemical work. Amicia, I think we found it. Open it. All right. No to pokaż, co jest w środku. Co jest w środku? Wódeczka. Look, advanced crystallization. Blue-green edging. Substance clear. W skrócie. Żołądkowa gorzka. What? Co? Lucas? Amber fragrance. Amazing. Spit it out. What on earth is it? The cure for Hugo. She was making progress, but she didn't have time to finish it. You mean the same cure that you... Yes, without the book. It's incredible she was able to get this so far. So perhaps we can use it ourselves. Z księgą będzie jeszcze łatwiej. I think I may be able to finish it. You seem off to a good start, Magister. No to kręć elixir, majstrze. No, w sumie tak. Mogę nas nauczyć, nie? Bez sensu to trochę. Ale może... Nie wiem w sumie czemu. Amicia. She was an alchemist. And, you know, her mother protects our children, doesn't she? Jak, skazując je na śmierć? Czy podróże po jaskiniach pełnych szczurów? Co to ma wspólnego z tym? Z bezpieczeństwem. O kurde, no dobra. I don't believe it. Why now? Lucas, we have to get a move on. I'm reading. Your mother stopped at the sun door. She found the torch, but she didn't know how to... Nie, no nie musimy uciekać. It doesn't make sense. They're symbols. She was looking for the missing element. Możemy sobie tutaj na razie swobodnie biegać. Śmigieł nie ma, to jest git. Find me some macerate. While I prepare the mix. There has to be some around here. Macerate? What's that? O kurwa. Where will I find it? In the pharmacopoeia. The alcove. On my way. O, nie to. Nie tu miałem trafić, w sensie. Gdzie mam biec? Patrz, F. Calm the
Dobra, gdzieś w tamtą stronę. Damy radę? Myślę, że damy radę. Tylko tam nie ma za bardzo niczego do podpalenia. O, to jest chyba największy problem. Ale generalnie możemy sobie użyć tego Doris. I to chyba powstrzyma je na chwilę. Na zdecydowanie chwilę, którą... Na taką chwilę, którą akurat potrzebujemy, tak mi się wydaje. Co powiedziałem? Na taką chwilę, której potrzebujemy. Proszę, żeby nie musiał oczyszczać drogi dla Lukasa. Ty, no to co mam zrobić? Halo? No byłem tam, gdzie on mi kazał. Ziom? Halo? Mam coś przynieść, ale... Tutaj też nic. Tam coś jeszcze się znajduje. Nie wiem, spróbujmy tam dotrzeć. Przyjmijmy dwa Teodoris. Pyk, jeden, dwa. No i... No, no halo, no ku... Czyli wystarczy, że jeden cię dorwie i umierasz, umierasz instant. Cię dopadają wszystkie, no dobra. No! Excuse moi? To tak po francusku, a propos, bo gramy we Francji. Chyba się trochę pospieszyłem. No dawaj, no powiedz mi, gdzie mam iść, no. Jeszcze raz. Co ty mogę zrobić? To jest w ogóle interakcja jakaś. Debil, nie? No giga debil akurat ze mnie. Okej. Okay. Tak, będzie łatwiej nawet, nie? A i on mi chyba pomoże. On my way, man. Laurentius used to say, calm the beating of your heart, because the wish of the heart, the hands express. Dobra, słuchaj, ty mi pomożesz czy nie? Czy ja sobie sam mam oczyszczać tę drogę? Mogę tobie dać takie zadanie? No nie, ty tworzysz eliksir. Kurwa, no to musimy się dostać do tamtego miejsca, tak. Okej. Dobra, ale tu mam oczyszczone ze szczurów. A teraz będziemy mogli tutaj chwilę postać. Oj, mamy jakąś interakcję. Oj! O kurwa! Śmigło! Oj! Czy nie śmigło? Oj, śmigło, no. Znaczy, tornado w sensie. Dobra. O kurwa. Cała ziemia się, wariacie, trzęsie, ty. Nie przestań się trząść, tylko panikuj szybciej mi z tym eliksirkiem. Dobra, damy radę, myślę, no. Dawaj, dawaj. Kręć tym pokrętką. Czy tylko pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie w lewą stronę iść? Ale szybko sobie sam odpowiedziałem na to pytanie. Nie jesteśmy. Dawaj, bo ja bym chciał ten eliksir ukończyć jeszcze przed... co jest, kurwa? Nie ma takiego niszczenia paleniska na mojej warcie. Dawaj, dawaj, za paleniskiem. Kurwa, dobra, jesteś na miejscu. Gdzie jest coś do zniszczenia? Słyszę coś, kurwa. Tylko nie wiem gdzie jest śmigło, gdzie jest tornado? Nie ma tornada chyba. On chyba... A, on jest niższy chyba. Dobra, trochę spanikowałem, słuchaj. No kurwa! A dobra, on sobie sam poradzi z tym wszystkim. No i dobrze. Po co marnować czas na plan B, jak można wszystko wpierdolić w plan A? To jest taktyka, lecimy. Nie ma planu B. Plan A. Jasna sprawa.
Dobra, dawaj. Biegnij, biegnij, wariacie. Lecisz. Żeby ci jeszcze nie zjadły szczury i żebym od nowa tego nie musiał robić. Gituwa? Oj, gituwa tylko. Tornada, tornada. Gdzie jest jeszcze jedno? Gdzie jest jeszcze jedno? Słyszę, o kurwa, widzę ich kilka, co jest? To. Oj, no ciężko będzie, tak, to prawda akurat. I've done it, and it looks like they know. Well, let's not hang about. Then please, after you. Ooh. No jest, no i teraz taka droga do powrotna to jest. Bułka z masłem. Gorzej jak mi młody to wypije. To ma alkohol w środku, nie źle. Promocja alkoholu wśród młodzieży. Lucas, you did it. We did it. Laurentius would be proud of you. I'm proud of you. Thank you. At least we know for certain now. If the elixir is linked to the rats, that means there's a link to the carrier. Yes, but first things first. We have to save Hugo. Ty, ale jak młody mi to wypije, to ja nie będę mógł sobie tak szczurów odganiać. Może by młodego... Ty, w sumie jesteśmy panami świata tak naprawdę z tym, co teraz mamy. Możemy wszystko, wejść w każde... Każde miejsce. Jakie tylko chcemy. It's them. Trainee alchemist has worked wonders. We have the elixir. Ale dumni. Always knew you were good. Thanks. Come on. Let's go see Hugo. No i pokaż mi tą kascenkę, bo coś czuję, że ta kascenka będzie dość istotna, jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę. Będzie dość istotna, Hugo, jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę. Hey, look. We did it. The elixir. Lucas made it. Here you go. It might be a little bitter. Never mind. Drink it in one gulp. Not all. Very good. So, am I cured now? Well, in any case, you'll soon be a lot better. Monsieur. Will we never see mommy again? Oh, Hugo. I told you. She won't be coming back. No. And it doesn't hurt where she is? No, of course not. Let's all go to bed now, eh? And tomorrow, when you wake up, you'll feel a lot better. You'll see. And cicho tedy robimy, ale... Oj, słyszysz, że młody jutro stanie się, kurwa, jakimś potworem, nie? Ostateczny boss to będzie walka z młodym. Tak mi się wydaje. Trochę jak z ugryzieniem zombie, nie? Pierwszy zombie. Też mnie interesują te historie, na przykład jak masz The Walking Dead. Ktoś musiał być pierwszy, nie? Pacjent Zero. No i mamy tutaj kolejny rozdział. Czy to jest rozdział? Nie wiem, jak się to nazywa. No powiedzmy, że to jest epizod rozdział, nie? Coś takiego. 13. Nazwa Pokuta. Oj, nie brzmi dobrze. Pytanie, kto będzie tą pokutę tutaj odpokutowywał? Miejmy nadzieję, że kurwa, szczury. Szczury dostaną na dziurę. Amicia, you won't believe it. Roderick beats Arthur at the sling. That's not true. He was in front of the line. You're just rubbish. Oh, you two arguing again. Ach, if you don't play by the rules. A młody? Oj, właśnie coś tak czułem. To był jednak eliksir niewidzialności. No, on ma 6 lat, też kiedyś uciekłem, miałem 6 lat. No nic, będziemy go gonić pewnie w następnym odcinku, co? Jeszcze kascenka.
Ansa. No niedobrze tak wpadać. Trzeba być ostrożnym, bo teraz mamy delikatnie, wydaje mi się, przekichane. Co przed nami? Zobaczymy w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Możecie zostawić lajka. I przede wszystkim wpaść na Twitcha i suba, jeżeli jeszcze nie macie. Widzimy się jutro, godzina 14 oraz 16. Siemson.